Cześć kochani, jestem Marek i dzisiaj sobie rozwiążemy zadanie o stężeniu procentowym. Zadanie znajdziecie w naszych zbiorach drukowanych, jak również na naszej platformie, a numer zadania, które będziemy dzisiaj rozwiązywać, to 3058. Pozwólcie, że przeczytam Wam treść zadania. Jodyna jest preparatem o działaniu odkażającym. Aby otrzymać 100 g jodyny, miesza się ze sobą 3 g jodu, 1 g jodku potasu, 90 g etanolu o stężeniu 96% masowych, pozostałe 4% stanowi woda, oraz 6 g wody. Powstała mieszanina jest ciemnobrunatnym roztworem. Jod rozpuszczony w etanolu ma ograniczoną trwałość. Reaguje z wodą obecną w roztworze, tworząc jodowodór i kwas jodowy 1 o wzorze HiO, który z kolei utlenia etanol najpierw do aldehydu, a następnie do dalszych produktów. Aby zapobiec tym przemianom, do jodyny dodaje się rozpuszczalny w wodzie jodek potasu. W wyniku reakcji jodu cząsteczkowego z jonami jodkowymi powstają trwałe jony trijodkowe, dzięki czemu jod nie reaguje z wodą. Polecenie do tego zadania brzmi następująco. Oblicz stężenie procentowe w procentach masowych etanolu w jodynie przy założeniu, że nie zaszła reakcja utleniania etanolu. Wynik zaokrągli do pierwszego miejsca po przecinku. Bardzo ważne, abyśmy w tym zadaniu nie tylko udzielili odpowiedzi, ale również przedstawili nasze obliczenia. W tym miejscu zachęcam Was do spauzowania filmiku i rozwiązania tego zadania samodzielnie. Natomiast, jeśli chcecie, możemy je zrobić wspólnie i zrobimy to metodą krok po kroku w formie zapoznania się z wyjaśnieniami. Zatem do dzieła. Krok pierwszy. Jak zawsze, zadanie zaczynamy od tego, aby zapoznać się raz jeszcze z informacją wprowadzającą i upewnić się, co tak naprawdę jest celem tego zadania i co powinniśmy wyliczyć. Naszym celem jest obliczyć stężenie procentowe etanolu w jodynie. Jedną z metod zaczynania zadania, jak już wiemy, co musimy osiągnąć, jest zapisanie sobie informacji, co jest dla nas podane, jakie informacje mamy dane, a jakich informacji szukamy. Można zrobić sobie również to dokładnie w taki sposób, jak widzicie na ekranie. W tym miejscu warto sobie przypomnieć, czym jest stężenie procentowe, którego szukamy. Można je wyrazić na przykład takim wzorem. Stężenie procentowe jest to masa substancji rozpuszczonej do całkowitej masy roztworu pomnożone przez 100%. W związku z czym widzimy, że potrzebujemy znać zarówno masę substancji, jak i masę całego roztworu, żeby to stężenie procentowe móc wyliczyć. Obliczmy najpierw masę etanolu, korzystając ze wzoru na stężenie procentowe. Skoro z treści zadania wiemy, że masa roztworu wynosiła 90 g, a stężenie procentowe 96%, obliczenie masy czystego etanolu nie powinno być problemem. Można oczywiście skorzystać z proporcji, można skorzystać ze wzoru. My tutaj w tym zadaniu przedstawiamy Wam rozwiązanie w postaci skorzystania z wzoru. Podstawiamy odpowiednie. Stężenie procentowe 96%, masa całego roztworu to jest 90 g, oczywiście 100% wynika ze wzoru, zostawiamy i obliczamy, że masa etanolu w jodynie wynosiła 86,4 g. W kolejnym kroku obliczmy procentową zawartość etanolu w jodynie. Skoro już znamy, jaka była masa czystego etanolu, znamy również masę całego roztworu jodyny z informacji wprowadzającej, możemy tych informacji użyć do podstawienia do wzoru i wyliczenia stężenia procentowego. Spójrzmy. Masa substancji czystego etanolu to jest 86,4 g. Masa całego roztworu z informacji wprowadzającej, czyli to jest masa roztworu jodyny, jest 100 g. Podstawiamy do wzoru, dokonujemy obliczeń i widzimy, że stężenie procentowe na zawartość etanolu w jodynie wynosi 86,4%. Ostatnim krokiem każdego zadania jest zapisanie odpowiedzi w arkuszu. W tym miejscu po prostu wpisujemy informację, że stężenie procentowe etanolu w jodynie wynosiło, równe jest dokładnie 86,4%. Sprawdzamy naszą odpowiedź. Jest poprawna. To wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem.